Tomasz Krusne, to jest do Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nasze działania na rynku influencer marketingu zapoczątkowały bardzo pozytywne zmiany w prawidłowym oznaczaniu treści komercyjnych. Niestety niektórzy twórcy nadal nie oznaczają treści reklamowych w sposób jednoznaczny, jasny oraz zrozumiały dla konsumentów. Dopuszczają się rażących zaniedbań w tym zakresie, zamiast stosować się do obowiązującego prawa i dawać swoim zachowaniem dobry przykład. Postawiłem zarzuty kolejnej trójce influencerów Filipowi Heizerowi, Dorocie Rabczewskiej oraz Małgorzacie Rozenek Majdan, w związku z nieprawidłowym oznaczeniem treści reklamowych w mediach społecznościowych. Twórcy w swoich wpisach promują produkty różnych reklamodawców, za co otrzymują wynagrodzenie. Jednak nie zawsze oznaczają treści sponsorowane w sposób jednoznaczny, czytelny, a przede wszystkim zrozumiały. Tym samym mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie komercyjnego charakteru publikacji. Postępowanie w sprawie influencerów mogą zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. Oprócz mediów społecznościowych weryfikujemy również sposoby oznaczania treści publikowanych w serwisach internetowych. Chcemy, aby konsumenci byli chronieni przed ukrytą reklamą i mogli podejmować świadomy wybór odnośnie tego, czy rzeczywiście chcą zapaznować się z treściami o charakterze komercyjnym. Oznaczanie reklam. To nie jedyne aktywności znanych osób w sieci, którym się przyglądamy. Po sygnałach od konsumentów przyjrzeliśmy się działaniu spółki Prime MMA, która organizuje i transmituje w internecie pojedynki influencerów. Przeanalizowaliśmy informowanie o kosztach i o zasadach zadawania pytań w trakcie transmisji. Ukarałem spółkę Prime MMA karą w wysokości 50 tysięcy złotych za to, że unikała udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ta decyzja jest prawomocna. Ponadto przedsiębiorca potwierdził, że widzowie nie zostali prawidłowo poinformowani o dodatkowych, wyższych niż standardowe opłatach za SMSy i zapewnił o zwrocie tych kosztów konsumentom.